meldujemy się na Węgrzech w Budapeszcie. Jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z Budapesztu wracają kluby Gazety Polskiej po kolejnej, zdaje się, chyba 10. wielkim wyjeździe klubu Gazety Polskiej na Węgry, aby uczcić rocznicę powstania węgierskiego. No to zależy oczywiście, jak liczyć, bo jeden był wirtualny, jeden też był dodatkowo w październiku. No więc od 8 do 10, w zależności od tego, jakby liczyć te wyjazdy, no ale taki w formie tak dużej, zorganizowanej, to chyba 8. I rzeczywiście ten wyjazd robił wrażenie pod każdym możliwym względem. Pod jakim każdym względem? Bo także termin jest symboliczny. W tej chwili spór między Polską i Węgrami, a Brukselą zdaje się narastać. Tu jest połączenie terminów, dlatego że mamy rocznicę, 65. rocznicę powstania budapesztańskiego, które doprowadziło do tego, że Węgry na chwilę się oswobodziły z komunizmu, wystąpiły z Układu Warszawskiego i zgłosiły chęć przystąpienia do NATO. Zostało to niestety wtedy krwawo stłumione bez pomocy Zachodu przez sowieckie czołgi, ale no, był to taki dowód wielkiego poświęcenia Węgrów dla walki o wolność. A powstanie wybuchło właśnie dlatego, że by wesprzeć wydarzenia w Polsce. Poznański czerwiec i późniejsze jesienne wydarzenia, które spowodowały, że Węgrzy poszli demonstrować pod pomnik generała Bema, polskiego dowódcy Wiosny Ludów w Budapeszcie w 1948 roku. No i druga zbieżność dat, to znaczy wszystko, co dzieje się teraz w Europie, w Komisji Europejskiej, było takim leitmotywem tych wydarzeń, no bo walka o suwerenność w Europie zyskała zupełnie nowy wymiar. Wymiar wspólnej walki Polaków i Węgrów, ale już nie tylko, bo przecież Włosi byli obecni na tej demonstracji. Ale ja chcę też powiedzieć, że ta demonstracja była niezwykła z zupełnie innego powodu. Jej niesprawdopodobna liczebność. Ja w życiu nie widziałem tak ogromnej demonstracji. W zasadzie takich tłumów w jednym miejscu to nie widziałem od czasów pielgrzymek Jana Pawła II. Tam mogło być nawet do miliona ludzi. Nikt tego nie jest w stanie dokładnie policzyć, dlatego że policja węgierska już w czasie podawała 500 000, ale też nie była pewna tych liczb. Media węgierskie już podawały 800 000, ale patrzyłem na zdjęcia z lotu ptaka. Po prostu nie sposób policzyć, dlatego że pół Budapesztu było zajęte przez te ogromne tłumy ludzi, człowiek przy człowieku. Nasz sektor, kilkutysięczny sektor Polaków, znajdował się 1,5 kilometra od sceny głównej placu Elżbiety. No to można sobie wyobrazić, jaka to jest skala demonstracji. W Polsce taka demonstracja byłaby możliwa. Dzisiaj premier Financial Times mówił, że w zasadzie trwa, być może będzie trwała wojna między Polską, między Warszawą a Brukselą, że szantaż jest na tyle silny, że może dojść do bardzo mocnego zaognienia. Nawet premier użył terminu trzeciej wojny światowej. Może i w Warszawie powinno dojść do takiej demonstracji. Być może powinno dojść. Rzeczywiście tam było pewne zjednoczenie różnych sił patriotycznych na Węgrzech. No ale tutaj kluczową postacią był Viktor Orban. Samą demonstrację organizował nasz odpowiednik, czyli takich klubów Gazety Polskiej, czyli CET. No ale tam jakby wiele podmiotów się złożyło na to, żeby ta demonstracja się udała. No ale wszystkim ludzie chcieli przyjechać. Proszę sobie wyobrazić, że mniej więcej co trzeci wyborca Orbana był na tej, z ostatnich wyborów był na tej demonstracji. No to na skalę Węgier, tak, bo to jest dużo mniej kraj od Polski. A Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na tak silną motywację swojego elektoratu? No, gdyby miał co trzeci wyborca Prawa i Sprawiedliwości, no nie wiem, nawet z wyborów parlamentarnych, już wyborów prezydenckich, no to to musiało być, nie wiem, 4-5 milionów ludzi przyjść na... To jest niemożliwe, znaczy, pomijając brak miejsca w Warszawie, chyba po prostu cała Warszawa byłaby zajęta przez demonstrantów. Ale no, gdyby rzeczywiście odpowiednio dobrze przygotować, odwołać się do różnych organizacji społecznych, to moim zdaniem manifestacja wieloset tysięczna jest możliwa w Warszawie. Mam wrażenie, zresztą od najwyższego numeru Gazety Polskiej, że PiS bardziej się skupia na takich
realnym badaniu poparcia, czyli wybory, sondaże, jakby to pokazuje jako legitymację do rządzenia. I w sumie jest to racja, no bo demokracja nie polega na tym, żeby pokazać obrazy z dużą ilością ludzi, tylko żeby ci ludzie zagłosowali. Ale po ostatniej debacie w Parlamencie Europejskim widać było, że jednak ten wizerunek ma znaczenie. Tam specjalnie zawyżano ilość manifestantów. Tusk tego samego dnia w Polsce mówił o kilkudziesięciu tysiącach ludzi w ogóle, a oni mówili o paruset tysiącach, bo takie informacje dostawali z Polski. No, dlatego, że oni uważali to za legitymację do rządzenia większą nawet niż demokratyczna. To nieprawda, tak nie wolno robić, ale to, że to działa jako widok, jako presja, no to być może warto się nad tym zastanowić. Zawsze demonstracje, zwłaszcza wielotysięczne, robią wrażenie. A politycznie, jak ważny dla Polski jest spór z Komisją Europejską, z instytucjami europejskimi, na ile to jest dla rządu w tej chwili być może najważniejszy bój? No oczywiście on zaczyna być kluczowy dla bardzo wielu rządów. Wybory od tego Francji, no zajrzały we Włoszech, Hiszpanii. Nie wiem, w jakiej mierze zależały już w Niemczech, ale rzeczywiście jest tak, że stosunek do Unii Europejskiej zaczyna być takim podstawowym miejscem polaryzacji wyborców i poglądów. I też trzeba umieć dobrze ten stosunek określić, bo działalność Donalda Tuska polega w tej chwili na tym, żeby zakłamać istotę sporu. On mówi, że jak ktoś walczy o interesy Polski w Unii, to jest przeciw Unii. To zupełnie dramatyczne kłamstwo, znaczy, bo ono nosi wiele różnych złych konsekwencji. Po pierwsze dlatego, że zaczyna budować sam lobby antyunijne w Polsce, takie, które chce wystąpienia Polski z Unii. I tak naprawdę Tusk odstręcza w ten sposób od Unii Europejskiej, tak jak odstręczył w swoim czasie Brytyjczyków, którzy po jego wizycie zmienili zdanie i dokonali Brexitu. Ale też przekonuje Unię, że tutaj ma wrogów. A to nie o to chodzi. My walczymy o przestrzeganie prawa, o traktaty, o swoje interesy. Takie ustawianie z poziomu sporu, że to jest za Unią, przeciw Unii, a za Unią jest każdy, kto ją we wszystkim popiera, a przeciw Unii to każdy, kto nie zgadza się na przykład na łamanie traktatów przez urzędników unijnych, no prowadzi do potwornego zaognienia sporu. To jeszcze tematy z krajowej polityki. Pan redaktor od paru dni w pewnym oddaleniu, no ale polityka w kraju nabiera tempa jutro. Takie są nieformalne, nieoficjalne informacje. Jutro ma zostać ogłoszona rekonstrukcja rządu, chociaż jej kształt nie jest zdziwieniem. Odejdzie minister rolnictwa, odejdzie minister, także minister klimatu. Będą nowi ministrowie. Co to oznacza? Jaki to jest sygnał ze strony rządzących? Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z próbą pewnej reorientacji polityki, przynajmniej informacyjnej, jeżeli chodzi o rolnictwo i być może pewnego zaostrzenia polityki klimatycznej, ale tego jeszcze nie wiemy. Tutaj na stole jest pakiet Fit for 55, który jest bardzo niedobry dla Polski, ale on w połączeniu z brakiem pieniędzy unijnych jest zupełną tragedią, tak? No, bo z jednej strony będziemy zamykać kopalnie, z drugiej nie dostaniemy nawet pieniędzy na tą zieloną energię, która jak się okazało wcale nie wystarcza do tego, żeby zasilić kraj i utrzymać system energetyczny. No więc, ale a nawet i na to mamy nie dostać, no więc prawdopodobnie nastąpi jakaś reorientacja polityki w tych dziedzinach, aczkolwiek wielkie zmiany w tym rządzie, to ja nie za bardzo wierzę. Ale na przykład odejdziemy od dekarbonizacji, odejdziemy od tego pomysłu pełnego wpisania się w nurt europejski w energetyce? Znaczy my ani nie przyjęliśmy tego pomysłu do końca, no bo wiele rzeczy mieliśmy niestety już wcześniej, ten rząd odziedziczył po poprzednikach. Ani też zupełnie nie odejdziemy. To raczej będzie pewne inne rozłożenie akcentów. Zresztą w ogóle w tych sprawach nie ma rzeczy zero-jedynkowych. No nie można powiedzieć, że będziemy do końca świata wszystkie kopalnie i elektrownie utrzymać, choćby dlatego, że to jest nieopłacalne ekonomicznie, ale też nie można się zgodzić, żeby je tylko natychmiast zamykać, żeby dogodzić Brukseli. No, po prostu trzeba szukać optymalnych rozwiązań i to takimi optymalnymi rozwiązaniami na pewno jest duży miks energetyczny, energia atomowa, energia w części węglowa, ale opierająca się na tych najnowocześniejszych technologiach, które są bardzo ekologiczne, energia gazowa i ta zielona energia. No mając taki miks, jesteśmy w stanie utrzymać system energetyczny kraju bez gwałtownych podwyżek i bez gwałtownych wstrząsów.
Też ostatnia informacja, że jutro ma również wystąpić prezes Jarosław Kaczyński z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem i mają przedstawić pakiet zmian legislacyjnych w zakresie obronności państwa. O tym pakiecie już się trochę w kuluarach, ale też trochę oficjalnie mówiło, że to jest główny cel obecności Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Jarosław Kaczyński będzie chciał swoją misję rządową zwieńczyć tym projektem. Co tam może być w środku i co on może dla Polski oznaczać, ten projekt zmiany obronności kraju? To na pewno będzie zasadnicze wzmocnienie działań takich prowojskowych, takich, które będą nam dawały możliwość szybszej rozbudowy armii, armii z kolei możliwość działania w sytuacjach zagrożenia. Proszę pamiętać, że my żeśmy już i tak zwiększyli możliwości finansowania wojska, ale to wszystko jest mało. Tu trzeba i zachęcać ludzi do takiej półpoborowej służby, to znaczy takich, które są dobrowolnie, ale jednak pracując w swoich firmach, w swoich miejscach są gotowi wspierać armię. I kwestia finansowania i kwestia pewnych uprawnień. Ja nie znam szczegółów oczywiście tego, ale mniej więcej wiadomo, czego potrzeba. No musimy dać zielone światło wojsku, służbom, żeby mogły nas bronić, bo zagrożenie rośnie. Powiedział Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia prosto z Węgier, z Budapesztu. Pociąg z klubami Gazety Polskiej wraca do Polski.